Witam w kolejnym odcinku z mitologii rosyjskiej. Zapraszam. Kościej nieśmiertelny. Kościej nieśmiertelny to czarny charakter z folkloru rosyjskiego. Kościej był starym czarownikiem o chudej i brzydkiej posturze. Zamieszkiwał w starym zamku w górach, gdzie gromadził wielkie skarby. Najcenniejszym z nich była żywa woda i martwa woda. Żywa woda była cenna, bo dawała nieśmiertelność temu, kto ją pił. Przywracała wzrok i leczyła wszelkie rany. Martwa woda powodowała śmierć pijącego. Kościej, żeby uczynić się nieśmiertelnym i niezniszczalnym, wyciął sobie serce i ukrył je przed wszystkimi w jedynie sobie znanym miejscu. Każdy śmiałek, który chciał zdobyć skarb Kościeja, a zwłaszcza żywą wodę, musiał najpierw znaleźć serce Kościeja i je zniszczyć, żeby potem móc zabić czarownika. Z ciekawostek, Kościej występuje w dziele Puszkina, Rusłana i Lubomił. Występuje też w zbiorze baśń o Kościeju nieśmiertelnym, jest zamieszczona w zbiorze Narodnie Ruskie Skazki. Postać Kościeja występuje również w polskim dziele, takim jak Droga, z której się nie wraca Andrzeja Sapkowskiego. Ale również w grach komputerowych, takich jak The Elder Scrolls 3 i Heroes of Might and Magic 3. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania i lajkowania kanału. No i cześć.